Witam Państwa. Częściowo podejrzewam, że ta prezentacja moja będzie się troszeczkę pokrywała z prezentacją koleżanki, ale dlatego, że pewne kwestie są takie przenikające się w tych tematach. Chyba mnie dobrze słychać z tego, co wiem. Nie? Nie? Dobrze, więc będę tak do mikrofonu mówił. Poproszę o pierwszy slajd. Godzina czasu na omówienie kryteriów to de facto nie jest zbyt dużo czasu, dlatego nie będziemy omawiali dokładnie wszystkich kryteriów takich całego tego zestawu, tak jak mamy najpierw kryteriów formalnych, potem kryteriów merytorycznych, obligatoryjnych i fakultatywnych, tylko ja skupię się w tej chwili przede wszystkim na tych kryteriach, które w jakiś sposób zostały zmienione bądź wprowadzone do działania przez ostatnie nowelizacje wprowadzone przez Komitet Monitorujący, tak? Również przez zmianę rozporządzenia. Wydaje mi się, że to będzie dobra formuła. Sporo z Państwa zna ten program od dłuższego czasu. Ci, dla których ta prezentacja będzie niewystarczająca, myślę, że jeszcze mogą się później jakoś skontaktować albo w tej sesji pytań i odpowiedzi dopytać o te starsze kryteria, które już jakby funkcjonują dłużej w tym działaniu i które jakiegoś szczególnego komentarza, wydaje mi się, w tej części, na tej prezentacji nie potrzebują. Pierwsze, o czym chcę powiedzieć, to jest nowe kryterium formalne specyficzne, które się pojawiło. To jest zdyskontowany zysk operacyjny z działalności, który musi być dodatni, tak brzmi nazwa kryterium, dodatni, skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności operacyjnej ZO. To jest warunek dosyć ostry, który teraz muszą spełniać wszystkie projekty. Jest tutaj Państwu przedstawiony wzór. Ten wzór jest zaimplementowany w generator wniosków i Państwo, wprowadzając dane finansowe do wniosku, już dalej nie musicie wyliczać tej wartości ZO, ona się wylicza na podstawie wartości przychodów i wydatków, które są przez Państwa wprowadzone najpierw w przebiegu rzeczowo-finansowym, a później w prognozie przepływów finansowych. Znaczenie tego wzoru jest takie, że Państwa projekt musi się zwrócić w okresie, w tak zwanym okresie trwałości. Okres trwałości to jest okres 3 lat po zakończeniu realizacji projektu, dokładnie po dniu. To nie jest liczone latami kalendarzowymi, tylko jeżeli projekt się skończy, powiedzmy, nie wiem, 11 maja, to 3 lata upłyną 10 maja po 3 latach, tak? Nie liczy się to pełnymi latami kalendarzowymi. I w tym okresie musi nastąpić zwrot z inwestycji, ale proszę zwrócić uwagę na to, że występuje tutaj również stopa dyskonta w tym wzorze. Także to jest zwrot zdyskontowany, czyli wydatki, które Państwo ponosicie na realizację projektu, w gruncie rzeczy są ważniejsze, więcej ważą ze względu na dyskontowanie niż przychody przyszłych okresów. I to jest warunek, od którego jakby odstąpić nie można. Ocena formalna nie będzie tutaj, na ocenie formalnej nie będzie żadnej analizy, że Państwa projekt jest w sumie bardzo fajny i można byłoby go dofinansować, ale niestety nie zwróci się w 3 lata, tylko w 3 lata i 7 miesięcy. No, ocena formalna z siłą rzeczy jest taką oceną bardzo, nazwijmy to, mechaniczną, tak? Bez głębszej analizy i tutaj po prostu z wniosku osoba oceniająca spojrzy we wniosku w tabelę w punkcie 26, czy wartość ZO jest większa od zera, jakkolwiek większa, nieważne czy to będzie 1 000 000 na plusie, czy 0,1 na plusie, ale musi być większa od zera i w tym momencie to kryterium formalne uznaje się za spełnione, w innym przypadku wniosek nie przechodzi do oceny merytorycznej. Jeżeli chodzi o kryteria merytoryczne obligatoryjne, najpierw omówię te, które się pojawiły nowe, a później jeszcze komentarz do takich dotychczasowych, starszych kryteriów, w których no, troszeczkę zmieniło się spojrzenie, jakby sposób oceny, w których pojawiły się pewne nowe elementy. Kryterium, które w tej chwili Państwo widzicie, które jest wyświetlane w ramach prezentacji, można byłoby uznać w tej chwili za jedno z kluczowych, za jedno z najważniejszych kryteriów, jakie jest podczas oceny merytorycznej. Przedstawiony opis modelu biznesowego uwiarygodnia powodzenie rynkowe projektu. Opis modelu biznesowego jest jakby
bardzo złożony w tej chwili. On się składa z wielu elementów, przede wszystkim z analizy, takie nowe elementy, to jest taka bardzo rozszerzona analiza otoczenia gospodarczego, to znaczy konkurencji. I warto też zwrócić uwagę na to, że ta analiza w tej chwili nie ma takiego charakteru statycznego, to znaczy, że państwo tylko przedstawiacie jakby stan państwa konkurencji, czy ona występuje, czy nie występuje na dzień przygotowania wniosku, ale również państwo powinniście się odnieść do takiego, jakby do tego, co może się pojawić w akcji na państwa obecność na rynku, to znaczy, jeżeli państwo zakładacie, że państwa projekt będzie bardzo rentowny, tak? A no, wydaje mi się, że między innymi ten warunek, że ZO ma być większe od zera, wymusza to, żeby projekty były dosyć rentowne, to można powiedzieć, że to już jest pewien bodziec do tego, żeby się pojawiła jakaś konkurencja względem państwa, nawet jeżeli jej dzisiaj nie ma. Albo żeby obecna konkurencja, która nie będzie miała jakiś tam, ich produkty nie będą miały takich cech jak państwa produkty, że będą starali się w jakiś sposób naśladować państwa, jeżeli okaże się, że to, co państwo wprowadziliście, jest jakby dobrze przyjmowane przez rynek. W związku z tym analiza, którą państwo prowadzicie, opisując model biznesowy, musi również uwzględniać to, jak potencjalnie może zareagować konkurencja na państwa obecność na rynku. No i również musicie państwo powiedzieć bardzo ogólnie, bo tego się nie da oczywiście teraz dzisiaj w szczegółach zaplanować, ale przynajmniej w jakimś zakresie musicie państwo spróbować powiedzieć, jak moglibyście zareagować na pewne zagrożenia ze strony konkurencji, które podejrzewacie, że mogą wystąpić w przyszłości. Ten model biznesowy jest też taką, opis całego modelu prowadzi później we wnioskach do tych prognoz finansowych, które państwo przedstawiacie, tak? Bo jeżeli w modelu biznesowym państwo opisujecie źródła przychodów, to również szacujecie w jakiś sposób potencjalną grupę docelową, jak duża ona jest, jak duży procent tej grupy docelowej może być przez państwa zagospodarowany. I to prowadzi dalej do wniosków, jak wysokie mogą być przychody państwa projektu, czyli przekłada się to na obliczenie później, na prognozy finansowe, na obliczenie tego współczynnika ZO i również na obliczenie takiego wskaźnika, o którym powiem pod koniec, wskaźnika efektywności ekonomicznej, który też decyduje o szansach uzyskania przez państwa dofinansowania. W związku z tym, to czy państwo dobrze ten model biznesowy zrobicie zgodnie z wymogami instrukcji, czy źle, jest rzeczywiście kwestią kluczową. Komisja konkursowa nie ma takiej możliwości, żeby nie uznać jakiegoś elementu państwa modelu biznesowego, a uznać za właściwy współczynnik efektywności ekonomicznej. Jeżeli jest tak, że ten model biznesowy nie jest dorobiony, że instrukcja wymaga analizy jakiejś, w jakimś zakresie i państwo zostawiacie tutaj białą plamę, nie ma żadnego odniesienia, komentarza do jakiegoś zagadnienia i jest to zagadnienie, które w rozumieniu komisji konkursowej jest istotne w państwa projekcie, to znaczy to, że państwo nie przeanalizowaliście jakiegoś czynnika, może powodować, że państwa prognozy finansowe są niewiarygodne, tym samym nie mógłby być uznany do oceny i uwzględniany przy tworzeniu listy rankingowej, na przykład współczynnik efektywności ekonomicznej, o którym już wspomniałem. I to jest powodem, dla którego cały wniosek musi być odrzucony. Nie ma takiej możliwości, że później komisja w jakiś sposób grzebie i mówi, tego kosztu nie uznamy, a ten to może na 50%, a ten, znaczy może nie, mniej o kosztach, więcej o przychodach, które państwo prognozujecie, że w jakiś sposób by zmodyfikowali państwa przychody i na nowo wyliczyli współczynnik efektywności. Albo się uznaje, że te prognozy są wiarygodne, że ten model jest dobrze przeprowadzony, cały wywód w tym modelu biznesowym, albo też uznaje się, że nie jest to zrobione poprawnie i wniosek musi zostać odrzucony.